Też sobie zobaczyłem jak Radomiak grał z zagłębiem i widziałem to, co na początku meczu zrobił semedo z obroną Zagłębia, to czy będzie grał Ribeiro, czy będzie grał Kapuadi, to ten semedo go weźmie na plecy i będzie szybszy od niego. To, to, to... Tylko patrzę na te spotkania i Ribeiro słabo w obronie, i w 1 na 1, i też Kapładi ma problemy, i już no to, to też pokazuje, że przy lepszym przeciwniku, przy lepszych skrzydłowych, czy wahadłowych, czy napastnikach, no to ta obrona nie jest monolitem.